Proszę o wywołanie kolejnej sprawy z Wokandy. Staje z pełnomocnikiem, radcą prawnym Marlenon Kasturą Piwowarczyk. Zgadza się? Powództwo, karta 7, akt sprawy. Pozwana? Pozwana Anna Mikołajczak osobiście z pełnomocnikiem. Paulina Wojtyna, powołany jest w pełnomocnicy w aktach. Radca prawny Paulina Wojtyna, pełnomocnictwo, karta 38. I stawili się nam świadkowie, tak? Jak dobrze widzę w dokumentacji, trzy osoby mamy dzisiaj słuchać. Proszę kolejno podchodzić z dowodami osobistymi. Pani Anna Kopańska jest? Tak. Bardzo proszę, staje świadek Anna Kopańska, legitymująca się dowodem osobistym. ASX 704-215, wydanym przez prezydenta miasta Bytomia. Dziękuję bardzo. Pani Justyna Barczyk-Kozłowska. Świadek Justyna Barczyk-Kozłowska, dowód osobisty CHZ 615-320, wydany przez prezydenta miasta Będzina. Dziękuję bardzo. I pan Bartłomiej Mazur, tak? Świadek Bartłomiej Mazur, dowód osobisty CAB 415-220. Wydane przez prezydenta miasta Katowice. Bardzo proszę świadków o opuszczenie sali rozpraw i państwo będą kolejno wzywani celem złożenia zeznań w sprawie. Sąd zarządził opuszczenie sali rozpraw przez świadków i w tym momencie chciałbym zapytać, czy jakieś wnioski formalne ze strony zgłaszają na tym etapie? Nie zgłaszają stron formalnych, wobec tego przystąpimy sobie tutaj do rozpoznania sprawy. Słucham panią mecenas, czy pani podtrzymuje powództwo, ewentualnie jakie wnioski pani by zgłaszała na tym etapie postępowania? Dziękuję. Moja klientka wnosi o usunięcie komentarza na temat jej osoby z witryny internetowej www.ocenlekarza.pl. Uważa, że zamieszczony wpis na stronie jest krzywdzący, a stan faktyczny wskazany w opinii dalece odbiega od czynności podejmowanych w dniu 9 i 10 maja 2018 roku w klinice Bocian w Krakowie. Jednoznaczną winę za umieszczenie wpisu ponosi pozwana. W tych okolicznościach Wysoki Sądzie podtrzymuje złożone powództwo. Wnosi wypowiedzi jak w pozwie. Pani powódkę ma coś do dodania ponad to, co pani mecenas powiedziała? Czyli rozumiem, że popiera pani również to powództwo. Powódka tak samo. Słucham pani mecenas, co pani ma do... Ja Wysoki Sądzie, tutaj się nie będę rozlegać z tym tematem. Po prostu wnoszę i wywodzę odpowiedzi na pozew. Wnosi wypowiedzi jak odpowiedzi na pozew. Rozumiem, że pani pozwana również to stanowisko podziela. No cóż, w takiej sytuacji sąd zapytuje państwa, czy widzą państwo możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu ugodowego? Nie. Strony sąd, no chcemy sobie w ten sposób, sąd nakłania strony do ugodowego rozwiązania sporu. Strony nie wyrażają zgody na takie rozwiązanie, czyli przystąpilibyśmy sobie w takim razie do przesłuchania świadków. Zapiszemy sobie w takim razie tak. Sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań świadków Anny Kopańskiej, Justyny Barczyk-Kozłowskiej, Barczyk, proszę poprawić tam, Barczyk-Kozłowskiej i Bartłomieja Mazura na okoliczność tego, czy i jaki rodzaj dóbr osobistych został naruszony działaniem pozwanej i jakiego rodzaju środki ewentualnie zastosować w stosunku do pozwanej. I może zaczniemy sobie od pani Anny Kopańskiej. Bardzo proszę o wezwanie świadka. Proszę podejść do barierki. Napiszemy sobie tak. Staje świadek Anna Kopańska. Pani zobaczy, że muszę zapytać, ile pani ma lat? Och, 35. Lat 35. Kim jest pani z zawodu? Położna. Z zawodu położna. Czy była pani kiedykolwiek karana za składanie fałszywych zeznań? Nie, nie byłam. Według oświadczenia nie karana. W stosunku do stanu postępowania jest pani obca? Obca, tak.
kierowca. Żeby dalej tak pani nie była karana, to ja panią muszę pouczyć odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań. No dobrze. Ma pani obowiązek mówienia prawdy. Za składanie fałszywych zeznań zgodnie z artykułem 233 paragraf 1 kodeksu karnego grozi pani odpowiedzialność karna. Nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a składanie fałszywych zeznań polega zarówno na mówieniu nieprawdy, jak i na zatajeniu prawdy. Tak. Czy pani to pouczenie zrozumiała? Tak, zrozumiałam. Pouczona, uprzedzona odpowiedzialności karnej. Czy będziemy wymagać przyrzeczenia od świadka, czy... Nie. Za zgodą stron, bez przyrzeczenia, zeznaję, co następuje. Czy pani wiadomo w ogóle, co toczy się w sprawie? Wie pani, w jakim celu została pani wezwana dzisiaj? No, chyba myślę, że w sprawie jakiegoś porodu, tylko nie wiem, którego. Zapewne. Czyli jakby nie orientuje się pani dokładnie wysoki w szczegółach tej sprawy. W Wysokim Sądzie mam tyle porodów, tyle akcji porodowych, że niestety nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać. Ja nie wiem, czego dotyczy ta sprawa. Nie jestem w stanie spamiętać wszystkich porodów, w których brałam udział. W takim razie zapytam, czy pani kojarzy tę osobę, która tam siedzi, panią pozwaną? Coś mi gdzieś świta, no ale... Takich pani naprawdę mam wiele. Jak? Być może, napiszemy, no być może kojarzę panią pozwaną, aczkolwiek podobnych osób spotykam wiele. Mam rozumieć, że zna pani panią Powódkę? Oczywiście znam, pracuję razem. Pracujecie razem z Powódką? Tak, znam Powódkę, pracujemy razem. Świetny fachowiec, muszę państwu powiedzieć. Jest świetnym fachowcem. A jaka jest Powódka w odniesieniu do pacjentów? Jakby pani mogła scharakteryzować? Stosunek Powódki do pacjentek. Przemiły lekarz, przede wszystkim doświadczony, przemiły, rozumie kobiece sprawy. No cóż, mam określić jeszcze więcej w Wysokim Sądzie. To jak podchodzi do każdej pacjentki indywidualnie, to jest miód na serce. Pięknie, żeby tu było więcej takich lekarzy, to nasze społeczeństwo byłoby idealne. Dobrze. Na pytania pełnomocnika Powoda, tak? Tak. Chciałabym się dowiedzieć, jaką opinią cieszy się pani w klinice Bocian w Krakowie? Pani się cieszy bardzo dobrze. Tak jak już wcześniej powiedziałam, doświadczenie swoje robi, studia też swoje robią i przede wszystkim ilość powodów skomplikowane, jakie występują w naszej klinice, robią swoje. Cieszę się bardzo dobrą opinią fachowca, rzetelnego lekarza. Dobrze, dziękuję. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy konsultuje pani stan zdrowia każdej pacjentki z lekarzem? Tak. Czy konsultowała pani stan zdrowia dziecka, pani, która pozwana, która rodziła z panią dobrze? Tak, konsultuję za każdym razem, jeżeli widzę, że jakieś moje spostrzeżenie budzi wątpliwości, idę do pani doktor lub pana doktora, w zależności kto jest na dyżurze i konsultuję. Czyli rozumiem, że polecenia wydawane przez panią doktor są zrozumiałe. Tak, jak najbardziej tak. Mhm. Czy w takim razie, gdyby pani zaobserwowała jakieś nieprawidłowości, to była możliwość konsultacji z panią doktor i ewentualnej polemiki? Oczywiście, jak najbardziej. Gdybym jakąkolwiek nieprawidłowość stwierdziła w KTG, od razu konsultuję się z panią. Przepraszam bardzo, chciałam tylko pouczyć świadka, że odpowiadać jak zawsze sądowi. Oj, przepraszam. Te pania padają z różnych stron stali, natomiast odpowiedź zawsze powinna być kierowana sądowi. No nic się nie stało, ale informuję o tym. Proszę bardzo. Dziękuję, Wysokie Sądzie, nie mam więcej. Dziękuję bardzo. Tak, pani mecenas. Tutaj pani tak wychwalała Powódkę, zadawała pytanie, długo pani z kim pracuje właśnie z Powódką? Około 12 lat pracuje. I często zdarza się paniom odbierać właśnie takie skomplikowane akcje porodowe? Tak jak już powiedziałam wcześniej, nasza klinika słynie z tego, że trudne przypadki są też do nas skierowane, więc skomplikowane przypadki są na porządku dziennym i nigdy nie było żadnych problemów. To ja jeszcze może zadam pani pytanie, czy Powódka jest osobą decyzyjną w trakcie porodu? Czy ona podejmuje wszystkie decyzje dotyczące zdrowia dziecka, przebiegu porodu? Tak, jest osobą decyzyjną i jednak jeżeli na dyżurze jeszcze jest jeden lekarz, to już przeważnie jest konsultacja na dyżurze. Ale rozumiem, że zawsze jest... Co do zasady jest. Tak. Czyli powinna być konsultacja jakaś między lekarzami tutaj? Powinna być. Jeżeli jest to jakiś łagodny przypadek, lekarz decyduje.
Tadeusza Stanisława. Dziękuję bardzo. Jeszcze może zapytam panią, dużo jest takich porodów przeszło 24-godzinnych, trwających ponad dobę. To się często zdarza? Na moim dyżurze bardzo często się to zdarza. Na pytanie przewodniczącego tam muszę wpisać jeszcze. Takie. Często zdarza się, że porody trwają powyżej doby. No to ja tak naprawdę dziękuję. Rozumiem, że tutaj w takim razie świadek jest wolny. Może pani opuścić całe ewentualnie pozostać jako publiczność. Jak najbardziej. I poproszę świadka panią Justynę Barczyk. Staje świadek. Justyna Barczyk-Kozłowska. Ile pani ma lat? 32. Lat 32. Czym się pani zajmuje? Jestem kierownikiem regionalnym działu ekspansji dużej sieci spożywczej. Kierownik działu ekspansji dużej sieci spożywczej. Była pani kiedyś karana za składanie fałszywych zeznań? Według oświadczenia nie karana. Coś panią łączy z zespołem postępowania? Czy jest pani obca? Pani nie z nią koleżanką. Ale koleżanką nie jest pani koleżanką. Koleżanką, nie jesteśmy spokrewnione. Czyli obca, tak. W takim razie pouczam panią obowiązku mówienia prawdy. Za składanie fałszywych zeznań grozi pani odpowiedzialność karna. I to dosyć surowa, do 8 lat pozbawienia wolności. Informuję panią także, że składanie fałszywych zeznań polega zarówno na zeznaniu nieprawdy, jak i na zatajeniu prawdy. Czy pani zrozumiała to pouczenie? Tak, zrozumiałam. Czy strony wyrażają zgodę, żeby bez przerzeczenia pani wysłuchać? Nie wysłuchać. W takim razie proszę państwa o powstanie, a panią proszę, żeby pani powtarzała za mną treść roty przyrzeczenia. Świadoma znaczenia mych słów. Świadoma znaczenia mych słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówiła szczerą prawdę. Że będę mówiła szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Mogą państwo spocząć po odebraniu przyrzeczenia, tak, zeznaję, co następuje. Co pani wiadomo w tej sprawie? Pani wie w ogóle, co się toczy postępowanie? Tak, wiem. Pani Ania jest moją bardzo, bardzo dobrą koleżanką. Po raz pierwszy spotkałyśmy się wspólnie na sali porodowej. Akurat w dniu, w którym Ania urodziła swoją córkę, ja również w izbie przyjęcia zostałam przywieziona do porodu ze swoją drugą córeczką. Byłyśmy, tak akurat się trafiło, w jednej sali. Miałam mieć poród rodzinny, ale niestety ze względu na braki miejsc, no, okazało się, że będziemy miały wspólną salę. Byłyśmy odgrodzone tylko parawanem. I słyszałam przebieg porodu, włączające się alarmy KTG u Ani. Kończonej akcji porodowej trafiłyśmy do jednej sali. U mnie też była taka sytuacja, że córka była chora. Okazało się, że ma, że musi być na świetlanach inkubatorze. I 3 tygodnie spędziłyśmy z Anią, czekając, aż nasze dzieci wydobrzeją. W związku z czym zaprzyjaźniłyśmy się, spotykamy się już też poza szpitalem, tak? Ja tutaj z Anią mamy dziewczynki w tym samym wieku, więc nasze dzieci też chcemy, żeby razem miały ze sobą jakieś tam. Ile trwa ten poród? Mówię o porodzie pani pozwanej. Mnie przywieziono gdzieś koło godziny 2, poród trwał około 5 godzin. Jak ja już skończyłam rodzić, to Ania jeszcze nadal przebywała na sali. Ciężko mi jest powiedzieć, ile rodziła, chociaż jak rozmawiałyśmy, był to bardzo długi poród. Ciężko mi powiedzieć dokładnie, ale był to bardzo, bardzo długi poród. Czy pani kojarzy panią Powódkę? Tak, oczywiście. Była również lekarzem podczas mojego porodu. Powódka była również lekarzem, na pytanie przewodniczącego, tak? Powódka była również lekarzem podczas mojego porodu. Tak. No jak pani ocenia postawę, zachowanie pani doktor? Powiem tak, jeżeli o mnie chodzi, ja nie mogę mieć większych zastrzeżeń, tak, mój poród przebiegł bez komplikacji, ja i córka nie miałyśmy w tej fazie problemów, tak jak powiedziałam, córka była chora, ale dopiero po porodzie już. Natomiast zastanawiał mnie fakt, że tyle razy te alarmy u Ani się włączają i nikt na to nie reaguje. Ania już, jak ja już jeszcze byłam na sali, prosiła wielokrotnie o cesarskie cięcie, mimo wszystko tutaj nie było reakcji. Jak odpowiadała pani doktor na te prośby? Dokładnie nie pamiętam, ale generalnie było tak, że mówiła, że to ona tutaj jest lekarzem i to ona podejmuje decyzję, a nie sama rodząca. Na pytanie pełnomocnika. Tak, oczywiście. Ja mam takie pytanie. Czy ma pani wiedzę medyczną z zakresu tego, kiedy rozpoczyna się poród właściwy u kobiet rodzących po raz pierwszy? Tak, zarówno ja, gdy rodziłam po raz pierwszy, jak i uczestniczyłam w całym przygotowaniu do porodu, tak? Chciała pani dodać jakieś pytanie jeszcze? Pani Powódko? To proszę bardzo, mówimy pani znowu. Wysoki Sądzie. Czy często panie spotykacie się razem? No średnio raz w miesiącu na pewno. Czasami często.
Kiedy Pani powie, czy była może Pani świadkiem rozmowy telefonicznej pozwanej z powódką? Tak, faktycznie była taka sytuacja. Akurat przyszłam ze swoją córeczką do Ani podczas kiedy Pani doktor dzwoniła do Ani w sprawie porodu i wpisu, tak, który Ania tutaj dokonała. Dobrze, a niech Pani powie, jak zachowywała się pozwana po tej rozmowie telefonicznej? Była bardzo zdenerwowana. Wie Pani dlaczego? Ponoć nie słyszałam tego dokładnie całej rozmowy, ale z kontekstu wynikało, że Pani doktor stanowczym tonem nakazała jej usunąć wpis, który pojawił się na stronie internetowej. A czy słyszała Pani, jak Powódka przez ten telefon groził pozwanej? Nie. Dziękuję bardzo. Pani pozwana? Chciała coś zapytać? Dziękuję. W takim razie świadek jest wolny. Dziękuję. Może Pani pozostać na stale jako publiczność, ewentualnie opuścić salę i poproszę Pana Bartłomieja Mazura. Dla Wielki zapiszemy sobie, staje świadek Bartłomiej Mazur. Ile Pan ma lat? 27. Lat 27. Jakie Pan zajęcie wykonuje? Jestem informatyk. Informatyk. To Pan kiedykolwiek karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Według oświadczenia nie karany. I Pan jest akademika ze sprawy mężem Pani pozwanej, tak? Mąż pozwanej. W takim razie ja Pana pouczam, że na podstawie artykułu 261 KPC może Pan odmówić składania zeznań, ponieważ jest to sprawa Pańskiej małżonki, czyli osoby dla Pana najbliższej. Będzie Pan chciał zeznawać? Tak, chcę zeznawać. Pouczono prawie do odmowy zeznań. Chcę zeznawać, w takim razie pouczam Pana również obowiązku mówienia prawdy. To składanie fałszywych zeznań grozi Panu odpowiedzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności, a składanie fałszywych zeznań polega zarówno na mówieniu nieprawdy, jak i na zatajeniu prawdy. Czy Pan zrozumiał to pouczenie? Pouczony przez odpowiedzialności karnej. Czy bez przyrzeczenia słuchamy? Bez przyrzeczenia. Za zgodą stron bez przyrzeczenia zeznaję, co następuje. Proszę powiedzieć, Pan był obecny podczas porodu małżonki w klinice Bocian? Tak. Jak Pan pamięta to wydarzenie? Jak Pan tak swobodnie opisać? No, nie byłoby to w sposób praktyczny. Moja żona bardzo cierpiała. Lekarz w ogóle nie był zainteresowany moją żoną, tym, że rodzi. Gdy wzywałem lekarza, lekarz się nie stawiał, żona płakała. Pani doktor, kiedy prosiłem o jakąś informację na temat porodu, na temat stanu dziecka, odsyłała mnie, że nie ma czasu lub jestem w momencie bardzo zajęta i nie możemy pomóc. Prosiliśmy o konsultację z innym lekarzem, też to nie zostało wysłuchane. Przepraszam, mówimy tak zaciśnienie o tej pani doktor, tak? Pani doktor tutaj siedzi na sali rozpraw. I w jaki sposób się odnosiła? Jakie były to stwierdzenia tej pani doktor? No, to bardzo lekceważące. Lekceważące, tak? Dziecko urodziło się w stanie niedoplenienia, musiało zostać reanimowane. Mhm. Że córka potem spędziła 3 tygodnie w szpitalu na leczeniu i obserwacji, czy wszystko jest ok. Jak ta sytuacja dzisiaj wygląda? No dużo lepiej. Dużo lepiej, tak? Dobrze, czyli na pytania pani pełnomocnik? Tak, oczywiście. Proszę pana, czy zna pan historię przebiegu ciąży pana żony? Tak. Tak. Dobrze. W takim razie, czy ma pan wiedzę, jakoby pana żona w trakcie ciąży zażywała jakieś leki? Tak. Czy może pan powiedzieć, na jaki lek zażywała żona? Żona zażywała leki uspokajające. Ja. Dobrze, to mam jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan tutaj o reanimacji dziecka po urodzeniu. Czy był Pan podczas reanimacji? Nie, niestety nie było. Nie było Pan, tak? Czyli teoretycznie mogłaby nie być reanimacji. No, dziecko urodziło się w stanie dotlenienia, więc jednak to była reanimacja. Musiało coś takiego nastąpić. Reanimacja. Dobrze, ale nie ma Pan wiedzy na ten temat. No, nie dokładnie, ale... Nie dokładnie, dobrze. Czy dziecko po porodzie było przeniesione na oddział intensywnej terapii? Tak. Z dokumentacji medycznej to świadczy, dokumentacja medyczna o tym świadczy, że dziecko było przeniesione na oddział intensywnej terapii? Wysoki sądzie, świadek, który zeznawał, pani położna, informowała, że dziecko nie było przeniesione na oddział intensywnej terapii, było zaopiekowane
i umieszczona w inkubatorze, o czym też wspominał świadek, który był na sali, porodowej. Wysoki sądzie, przepraszam, bo tutaj świadek Daniela Kowalska położna powiedziała, że ona nie pamięta wszystkich porodów, więc skąd mamy tutaj pewność, że chodziło właśnie o ten poród? Wysoki sądzie, mimo wszystko świadek Justyna Barczuk-Kotowska zeznała tutaj, że dziecko przebywało w inkubatorze, nie wspomniała nic o intensywnej terapii. Mówiła też o swoim dziecku, dzieci przebywały razem. Czy pani pełnomocnik wnioskuje o konfrontację świadków? A przepraszam, jeszcze zapytam, jakie pan ma wykształcenie? Jestem informatykiem. I to jest zawód wyuczony pański, tak? Tak. Czyli nie ma pan wykształcenia stricte medycznego w tym kierunku. Więc to mogłoby tłumaczyć pewne rozbieżności w zeznaniach, tak? Dobrze, pani jeszcze ma jakieś pytania? Nie, dziękuję. Tak, chciałam zadać pytanie. Proszę bardzo. Czy złożyliście państwo skargę do Izby Lekarskiej? Nie. Dziękuję, nie mogę coś powiedzieć. Co da pani ma, pani Mocnik? To ja bym miała takie pytanie, czy pan wiedział o umieszczeniu przez żonę tej opinii na portalu internetowym o tym lekarza? Tak, konsultował. No, popierał pan tą, czynność? Tak. Mhm. A niech pan powie, mówi pan, że tutaj dziecko urodziło się z niedotlenieniem. Czy macie państwo, czy ma pan wiedzę na temat, czy to może mieć jakieś powikłania w przyszłości? Na stan zdrowia dziecka, dla rozwijania się? Myślę, że tak, to mogło dotknąć na rozwój dziecka. Mm-hmm. Dobrze, ja dziękuję. Pani pozwala? Chciała o coś zapytać? Dziękuję. W tej sytuacji świadek jest wolny, może pan opuścić salę rozpraw, ewentualnie pozostać, jak pan sobie życzy. I zapiszemy sobie tak, sąd postanowił. I dopuścimy sobie te dowody tutaj, które państwo wnioskowali. Czyli dopuścić dowód z wydruku ze strony ocenlekarza.pl. Tak. Karta 16 sprawy. Z dokumentacji medycznej, w szczególności karty porodowej. Karta 48 do 73. Wydruków ze strony internetowej ocenlekarza.pl z dnia 14 sierpnia. Karta 25. Regulaminu portalu karta 28-29 werte. I dowód z przesłuchania stron na okoliczność zasadności roszczenia. Także bardzo proszę panią Powódkę do barierki. Przesłuchamy sobie jeszcze stronę. W tej sytuacji staje Powódka Judyta Dorel. Ile pani ma lat? 45. Lat 45. Z zawodu jest pani, jak rozumiem, lekarzem, tak? Położnikiem i lekarzem. Z zawodu jest pani lekarzem i położnikiem. Nie była pani karana składaniem fałszywych zeznań? Ja panią pouczam z artykułu 304 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Obowiązku mówienia prawdy, jeżeli sąd by nabrał podejrzeń co do wiarygodności pani zeznań, może pani zostać ponownie przesłuchana po odebraniu przyrzeczenia. Zrozumiała pani to pouczenie? Oczywiście. Pouczona z 304 KPC. Zeznaję, co następuje. Jakie skutki dla pani wywarł ten wpis internetowy? Coś się zmieniło w pani praktyce zawodowej po tym wpisie? W praktyce zawodowej nie, natomiast kilka pacjentek odwołało wizyty. Ale one jakoś argumentowały to odwołaniem? Powiedziały, że z uwagi na ten wpis, czy... Nie, nie mają obowiązku. No nie mają obowiązku, ale mogły to uczynić, dlatego sąd pyta. Jaki był przebieg tego porodu, niech pani tak ogólnie scharakteryzuje? W trakcie porodu występowała słaba akcja porodowa. Pacjentka znalazła się na sali porodowej, ponieważ twierdziła, że poród się rozpoczyna. Przyjęliśmy ją na salę porodową w celu obserwacji. Niestety ta akcja porodowa nie nabiera sali porodowej, a my oczekiwaliśmy dalszego rozwoju. Rozmawiała pani później z pozwaną na temat tego wpisu? Tak, wykonałam telefon z prośbą o usunięcie wpisu. Jaki przebieg miała ta rozmowa? Bardzo spokojna.
Rozmowa miała bardzo spokojny przebieg. Słucham pani mecenas. Mam takie pytanie, czy tutaj podnoszą, że dziecko było niedotlenione i może mieć dalsze konsekwencje. W takim razie mam takie pytanie, czy niedotlenienie dziecka po porodzie można było uniknąć? Nie można było uniknąć. Po pierwsze dlatego, że poród był wykonany metodą cięcia cesarskiego. Czy kiedykolwiek podczas swojej pracy zawodowej długoletniej spotkała się pani z skargami i krytyką swoich działań co do innych pacjentów? Nie, jeszcze nie. Czy po tym wpisie uważa pani, że pani renoma i to, co pani, na co pani pracowała przez cały okres swojej pracy zawodowej, w jakiś sposób zmalało? Myślę, że nie, ale równocześnie zastanawiam się nad dalszymi skutkami, konsekwencjami, jeżeli ten wpis pozostanie na stronie. Dziękuję bardzo, nie ma więcej. Proszę bardzo, pani Sąs. Gdzie mógłby pani powiedzieć, czy pozwala prosiła o konsultację z innym lekarzem w trakcie porodu? Tak, prosiłam. A czy oprócz pani, czy rozumiem, że inny lekarz przybywał na obszarze oprócz pani? Był lekarz dyżurny, który skonsultował ze mną sytuację. Proszę, proszę podać sądu. A właściwie to ja odwołałam się do lekarza dyżurującego o konsultację i stwierdziliśmy w odpowiednim momencie, że powinno dojść do cięcia cesarskiego. Więc ta konsultacja się odbyła. Natomiast lekarz dyżurny nie musi konsultować sytuacji z pacjentem. Czy mąż pozwanej przebywał towarzyszył żonie w trakcie porodu? W pewnych momentach był, w pewnych wychodził. To jest standardowy przebieg, kiedy partner jest przy pacjentce. A zwracał się do pani doktora jakąś pomoc, poradę? Nie. Nie występował w takiej. Dobrze, ja dziękuję. Pani pozwana ma jakieś pytania? No ja chcę wstać po prostu, no nie mogę tego posłuchać. Ale proszę wstać, jak pani się zwraca do sądu. Przepraszam, wysokie, nie mogę tego słuchać. Wielokrotnie pani doktor była i pytana przeze mnie i mąż również mogła. Ale na razie pytam, czy pani ma jakieś pytanie do pani doktor? Pani za chwilę będzie też przesłuchiwana. Dobrze, za chwilę pani też będzie przesłuchiwana, także jeżeli strony więcej pytań nie mają, to ja pani bardzo dziękuję. Poproszę panią pozwaną do barierki. Czyli tak, staje pozwana Anna Mikołajczak-Mazur. Ile pani ma lat? 38. Lat 38. Kim jest pani z zawodu? Ekonomistą. Nie była pani karana za składanie fałszywych zeznań? Według oświadczenia nie karana i również panią pouczam, tak jak panią tutaj powódkę, obowiązku mówienia prawdy. W sytuacji, gdyby sąd nabrał podejrzeń co do wiarygodności pani zeznań, może pani być ponownie przesłuchana po odebraniu przeczenia. Zrozumiała pouczenie z artykułu 304 i zeznaje, co następuje. Jak to wyglądało? Jak ten poród przebiegał? Wysokie sądzie, no, wyglądało strasznie. Odeszły mi wody kolowe, zostałam przewieziona o 5 rano do szpitala, do kliniki Bocian w Krakowie z potwornymi bólami. To jest moje pierwsze dziecko, nie wiem jak wygląda poród, natomiast no, potrafię stwierdzić, czy coś mnie boli, czy coś się ze mną dzieje nie tak. Do godziny 9 właściwie czekałam, następnie coś, ktoś do mnie podszedł, podpinali mnie różnego rodzaju, nie wiem nawet co to było, to chyba jakaś maszyna czy kroplówka, tak na pewno to była kroplówka. Pozostałe rzeczy nie pamiętam. Mnie wydawało się, podobno moja opinia antyporodowa była, bóle były. Prosiłam lekarkę o to, żeby no, poinformowała mnie, co się ze mną dzieje. Zostałam podpięta do aparatury. Teraz już wiem, że badała ona tętno mojego dziecka, które notorycznie spadało, po czym oczywiście aparatura informowała. No niestety na moje wielokrotne pytania nie dostałam odpowiedzi, co bardzo mnie zdenerwowało. Myślę, że to, że ja się denerwowałam, powodowało też i pogorszyło stan zdrowia mojego dziecka. Ostatecznie urodziłam dnia następnego o 80 rano przez cesarskie cięcie, ale też wydaje mi się, że to w dużej mierze było tylko i wyłącznie dlatego, że notorycznie po prostu prosiłam lekarza o wykonanie tego cesarskiego cięcia, ponieważ czułam, że z moim dzieckiem jest już coś nie tak. Jak odnosiła się do pani powódka?
Nie była zbyt przyjemna. Uważała, że histeryzuje. W pewnych momentach była nawet arogancka. Przepraszam, czy ściśle użyła takiego słowa, że pani histeryzuje? Tak. Ściśle użyła słowa, że histeryzuje. Proszę. Wysoki sądzie, ja nie jestem 20-latką. Oczywiście jest to moje pierwsze dziecko, ale wielokrotnie czytałam i informowałam się o tym, jak wygląda akcja porodowa, co należy zrobić i wydaje mi się, że nie histeryzowałam w tym momencie. Tak jak mówiłam, o godzinie 10, ja następnego wzięłam dziecko, które było niedotlenione. Z tego, co zdążyłam zauważyć, ponieważ byłam przy tam na sali porodowej, dziecko zostało odebrane, reanimowane, miało naciskane tutaj pięścią czy palcem, już teraz dokładnie nie pamiętam, na klatkę piersiową, a następnie trafiło na salę na obiad. Pani Pedronowski, proszę bardzo. Oczywiście. Ja mam takie pytanie, czy potrafi Pani z przybliżeniem określić godzinę rozpoczęcia porodu właściwego? Na przykład odejście czołgu śluzowego? Nie, potrafię tylko określić moment, w którym otrzymuje mi wody płodowe, czy przy przyjazdem do szpitala. To była piąta rano dnia poprzedniego. Rozumiem. Proszę Pani w przybliżeniu określić nam, jak często odwiedzała Pani doktor, położna, pielęgniarki? Pani pielęgniarki były na bieżąco, ponieważ ja cały czas wzywałam pielęgniarki w momencie, kiedy alarm wył z uwagi na stan zdrowia dziecka. Wzywałam pielęgniarki, które mnie uspokajały, że wszystko jest w porządku. Po jakimś czasie przyszła pani doktor, nie kontrolowałam tej godziny. Powiedziała, że wyniki są w porządku, nie ma powodu do obaw, ale to zaczęło się nasilać. Ten monitor, który monitorował moje dziecko, włączył się coraz częściej. Informowano tutaj Pani, że chciała wykonania cesarskiego cięcia. Tak. A mam takie pytanie, czy zna Pani podstawowe wytyczne do wykonania cesarskiego cięcia? Nie znam, natomiast wydaje mi się, że jeżeli jest zagrożenie życia, to lekarz powinien takie cesarskie cięcie wykonać. Informuje nas też Pani, że dziecko po porodzie było reanimowane. Tak. Ale nie była Pani obecna przy reanimacji. No, byłam obecna przy reanimacji, ponieważ dziecko zostało ze mnie wyjęte, a następnie w tym samym momencie reanimowane, więc kątem oka widziałam, patrzyłam cały czas, co dzieje się z moim dzieckiem, to było dla mnie najważniejsze. Teoretycznie w klinice Bocian kąt, w którym przenoszą dziecko po porodzie, jest oddalony. Czy mogłaby Pani na uwierzytelnienie swoich słów przedstawić jakieś dowody reanimacji dziecka? Tylko to, co widziałam. Tylko to, co Pani tak widziała. Powiedziała nam tutaj przed chwilą Pani, że dziecko zostało przeniesione na oddział intensywnej opieki medycznej. Czy ma Pani tutaj też jakąś dokumentację dla uwierzytelnienia? Znaczy tak, ja posiadam całą dokumentację. Czy jest Pani w stanie przybliżyć nam swoją kartę choroby i dokumentację medyczną? Jestem w stanie, ale nie będę tego robić, bo nie mam takiego. O, rozumiem. A tak, jeszcze jedno pytanie. Czy po urodzeniu i zaopiekowaniu się Pani dzieckiem, czy wykonano wszystkie niezbędne badania? No, wydaje mi się, że nie było już możliwości takiej, żeby ich nie wykonać, ponieważ dziecko rodziło się w tak ciężkim stanie, że spędziło go 3 tygodnie na intensywnej terapii i do dnia dzisiejszego jest rehabilitowane i obserwowane przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii. Z uwagi na to, że nigdy nie wiadomo, czy to, co było podczas porodu, nie wpłynie na jego przyszły stan. Rozumiem. W takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące zażywania przez Pani leku Asendra. Czy ten lek był konsultowany pod kątem Pani ciąży? Wie Pani co, ja brałam tak dużo leków i wszystkie raczej były konsultowane niż przepisywał je lekarz. Ja nie znam się na lekach, które były mi przepisywane. Myślę, że wszystkie, które były przepisywane po to, żeby moje zdrowie się poprawił. Czyli nie umie nam Pani powiedzieć, kiedy zażywała Pani lek Asendra? Nie pamiętam. A czy mogło być tak, że ten lek zażywała Pani w ostatnim trymestrze ciąży? Wątpię, że jeżeli byłby to lek, który mógłby mi zaszkodzić zdrowiu dziecka, został mi przypisany w tak późnym momencie. Pytanie było inne. Pytałam się, czy ten lek mógł zostać zażywany w ostatnim trymestrze ciąży? Nie pamiętam. Tym, nie mam nic. Pani
pani powódka? Nie mogę się powiedzieć. Proszę bardzo, pani Wysokiej. Niech pan powie, czy przebieg ciąży pani przebiegał prawidłowo, pani zdaniem? Tak, chodziłam do lekarza regularnie. Lekarz ma pomówienie o tym, jak dziecko się rozwija, czy wszystko jest w porządku i tak właśnie. Proszę państwa, bardzo taka uwaga natury ogólnej, tak, bo każdy ma powiedzieć ten sam błąd. Tak, i już pytania padają z różnych stron, odpowiedź zawsze pada do stosowna. Oczywiście, także... Wysoki Sądzie, tak, oczywiście. Więc wielokrotnie byłam informowana o tym, za każdym razem, podczas każdej wizyty, że dziecko rozwija się prawidłowo. Jestem już w takim wieku, że tych wizyt miałam troszeczkę więcej, aniżeli osoba młodsza ode mnie. Więc nie było tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Otrzymałam odpowiednie witaminy, leki, o ile takie trzeba. Pani powie, czy prosiła pani pobudka o konsultację z innym lekarzem? W szpitalu, tak? Mówiłam o tej sytuacji. Tak. Poprosiłam panią doktor o konsultację z tym lekarzem, ponieważ poczułam się właśnie jakby niezauważona. Byłam bardzo zmartwiona i poprosiłam o kogoś, kto będzie bardziej decyzyjny niż pani doktor. A co na to odpowiedziała? No, że nie ma innego lokalu. Lekarz jest jedynym, który podejmuje decyzję i właściwie tyle. Mhm. Ja jeszcze bym chciała wrócić do troszeczkę wcześniejszej sytuacji. Co późniejszych, czy dostała pani list, który został wystosowany przez pełnomocnika pobudki, który nakłaniał panią do próby urodowej z pobudką? No nie, dopiero dowiedziałam się tutaj w toku przygotowania do rozprawy, także wcześniej nie miałam takiej informacji. Mhm. Słyszeliśmy również z poprzednich zeznań, że miała pani możliwość rozmowy z pobudką telefonicznie. Jak ona przebiegała? No, tak jak wspomniała moja serdeczna koleżanka, która była niestety świadkiem tej rozmowy i tym, co było właściwie dotem, bo byłam bardzo roztrzęsiona. Pani doktor w sposób bardzo niegrzeczny poprosiła mnie o usunięcie wpisu i nawet zagroziła, że jeżeli tego nie zrobię, to będę miała kłopoty, konsekwencje będą z tego wyciągnięte. Więc no, rozmowa była krótka, ale bardzo treściwa. Czy potrafi pani przytoczyć konkretne słowa, które padły z ust pani doktor? No na pewno konkretnym słowem będzie, że będą z tego poważniejsze konsekwencje, jeżeli tego nie zrobię. Mhm. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego zdecydowała się pani opublikować taki wpis? No właśnie, po konsultacji z moim mężem stwierdziliśmy, że inne kobiety mają prawo do tego, żeby wiedzieć, że są takie sytuacje jak moja, jak w tych sytuacjach zachowują się lekarze, że ja zostałam potraktowana w ten sposób. Wydaje mi się, że strona, która została stworzona, www.lekarz.pl, jest właśnie po to, żeby zamieszczać tam swoje opinie, zarówno pozytywne i negatywne. Ja myślę, że pani doktor nie dzwoni do wszystkich pacjentek, które umieszczają tam pozytywne wpisy i nie mówi, że jest zbyt pozytywny i należy go usunąć. Myślę, że jest to strona opiniotwórcza i że każdy będzie na podstawie tych wpisów mógł swoją decyzję podjąć, tak? No, jak to zresztą pani doktor wspominała wcześniej, straciła tylko kilka pacjentów, natomiast okres od momentu wpisu mojego do dnia dzisiejszego, to już jest dosyć znaczny. Myślę, że gdyby oczywiście miała stracić, to straciłaby dużo więcej i nie było to spowodowane wpisem. Więc każdy ma prawo wiedzieć, jak przebiegała moja ciąża. Ja mam prawo przede wszystkim podzielić się tym, moją opinią, bo to była moja opinia. Dobrze, dziękuję. Także ja dziękuję panu również. Tak, dowody żeśmy sobie tutaj dopuścili, czyli mamy w zasadzie postępowanie dowodowe zamknięte. Czy z tego zgłaszamy jeszcze jakieś wnioski dowodowe? Tak, Wysoki Sądzie. Ja bym chciała wnieść o przesłuchanie Magdaleny Jarząbek na okoliczność przebiegu akcji polorowej. O! A może, przepraszam bardzo, nie udzieliłem pani głosu. Może pani oświecić, co, dlaczego ten wniosek się pojawia na tym etapie postępowania? Niestety nie byliśmy w stanie ustalić adresu zamieszkania tutaj świadka. I dopiero teraz mieliśmy możliwość skontaktowania się ze świadkiem. W tym miejscu pełnomocnik pozwanej wnosi o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka. Jeszcze raz, jak godność tej osoby? Magdalena Jarząbek. Magdaleny Jarząbek. Na okoliczność? Na okoliczność przebiegu akcji porodowej. Na okoliczność przebiegu akcji porodowej. Z
wskazując, iż wcześniej nie było możliwe uzyskanie danych tego świadka. Słucham pani panu mocnik. Panie sądzie, no proszę o oddalenie tego wniosku dowodowego, gdyż dowody należy pochować bez zbędnej zwłoki, a nie dopiero po przeprowadzeniu całego postępowania. Pełnomocnik powódki wnosi o oddalenie tego wniosku dowodowego i zapiszemy sobie tak. Sąd postanowił oddalić wniosek dowodowy o przesłuchanie Magdaleny, świadka Magdaleny Jarząbek w trybie artykułu 217 paragraf 3 KPC, albo jest powoływany jedynie dla zwłoki, a teza dowodowa została już wykazana przy pomocy innych środków dowodowych. Także pani mecenas, no... Panie sądzie, ja żądam wpisania do protokołu zastrzeżenia właśnie w trybie artykułu 162 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego naruszenia przez sąd artykułu 217 paragrafu 3 Kodeksu postępowania. Takie jest pani prawo, pani mecenas. Aczkolwiek informuję, że reasumpcji tego postanowienia nie będzie. Nie będziemy przewlekać postępowania. Tym bardziej, że możemy w zasadzie dzisiaj na tym terminie sprawę zamknąć. Natomiast to by oznaczało konieczność wyznaczenia nowego terminu, myślę, że co najmniej 3-4 miesiące. Także to postanowienie tak pozostaje. Natomiast zapiszemy sobie oczywiście pełnomocnik pozwany i wnosi zastrzeżenie w trybie artykułu 162 KPC, a dotyczące naruszenia przez sąd artykułu 217 paragraf 3 KPC. Także jak chodzi o postępowanie dowodowe, czy jeszcze strony zgłaszają jakieś wnioski? Nie. Nie wiem, asy z rękawa, króliki z kapelusza? Nie. Nie będzie niespodzianek więcej. Znakomicie. W takim układzie uważam, że postępowanie dowodowe jest wyczerpane. Proszę o głosy końcowe. Pani mecenas. Wysoki sądzie, pani mecenas. Obecnie coraz częściej spotykamy się z jawną krytyką działań lekarzy. Pomimo tego, że w większości przypadków działają oni zgodnie z procedurami medycznymi zawartymi w różnych aktach organizacji międzynarodowych. Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego, o którym mówi artykuł 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się, a że osoby wykonujące ten zawód muszą godzić się na poddanie swojej aktywności zawodowej krytyce. Ocena taka ma wówczas charakter subiektywny, jednakże nie może zawierać ona fałszywych informacji, ani też określeń powszechnie uznawanych za obelżywe. Moja klientka nie powołuje się na ochronę czci jako dobra osobistego i nie żąda od innych milczenia i powstrzymania się od wyrażania swojej krytycznej oceny. Wie, że pacjentki mają prawo zarówno znać pozytywne opinie, jak i negatywne, by móc ocenić to, czy lekarz jest odpowiedni do wykonywania wszystkich czynności dla bezpieczeństwa swojego oraz swojego nienarodzonego dziecka. Jednakże zgromadzone dowody jednoznacznie ukazują, że pozwana, zatajając swoją historię medyczną, mogła doprowadzić do niekorzystnych sytuacji związanych ze zdrowiem, a nawet życiem swojego dziecka. A moja klientka dopełniła wszelkich obowiązków służbowych z należytą starannością. Lecz pomimo tego ten krzywdzący wpis w dalszym ciągu jest umieszczony na stronie internetowej www.ocenielekarza.pl. Renoma jest dla lekarza najważniejsza. Moja klientka na swoją pracowała od 15 lat. Od czasu zamieszczenia wpisu, który nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym, zauważa się znaczny spadek rejestracji nowych pacjentów, a rejestracje, które były dokonane, są odwoływane. Ponadto pacjentki kliniki Bocian obawiają się rodzić podczas dyżurów pełnionych przez moją klientkę. Moja klientka zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy chodzi o dobro dziecka, o dobro matki, potrafi poświęcić wiele. W swojej pracy zawodowej zawsze kierowała się dobrem swoich klientek, stąd też jej nienaganna opinia wśród większości klientek. Niestabilna sytuacja zdrowotna, połączona właśnie ze spadkiem wagi dziecka, niedotlenieniem, spowodowała przedłużający się pobyt dziecka pozwanej w klinice Bocian. Klinika Bocian stawia na najwyższą jakość świadczonych usług, zatrudnia odpowiednio wykwalifikowany personel, który ma doświadczenie zawodowe. Moja klientka trzykrotnie podjęła próbę kontaktu z pozwaną poprzez ugodę, telefon, który został odebrany jako groźba, a miał zupełnie inny wydźwięk.
mając na uwadze dobro mojej klientki i jej renomę, którą samodzielnie sobie wypracowała, wnoszę na wstępie. Dziękuję. Ja się wypowiedzieć. Pani Pobudka, chciałaby coś dodać do tego? Wysoki Sądzie. Słucham, Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie, Pobudka uznaje, że między właśnie Pobudką a moją klientką została przeprowadzona próba próbownego zakończenia sporu. No to twierdzenie jest jak najbardziej do podważenia, gdyż pozwanej nigdy nie dostarczono pisma wystosowanego przez pełnomocnika Pobudki, które miałoby właśnie nakłaniać do zawarcia ugody między stronami. Ponadto pragnę zwrócić uwagę na to, iż wspomniane pismo właśnie z dnia 30 sierpnia 2018 roku numer karty w aktach 15 sprawy adresowane na klientkę pismo zostało wysłane na adres, pod którym pozwana już nie przebywa od 2 lat. Natomiast w pozwie już użyto aktualnego adresu zamieszkania pozwanej. Co więcej, w karcie przyjęcia pozwanej do szpitala, dowód dołączony w aktach sprawy, pozwana podała swój aktualny adres, jakim jest ulica Łazarska 5/13 w Krakowie, i którego dopiero właśnie użyto, kierując sprawę na drogę sądową. Pobudka tutaj podnosi również do rozmowy telefonicznej z pozwaną, jednakże z przesłuchania pozwanej usłyszeliśmy, że rozmowa ta nie należała do rozmów przyjemnych. Wręcz przeciwnie, tutaj Pobudka groziła pozwanej, że jeżeli nie postąpi zgodnie z jej zaleceniami, tutaj pozwolę sobie zacytować, narobi jej problemów. Zdarzenie to oczywiście potwierdził świadek, który jest tutaj na sali, pani Justyna Barczyk-Kłosowska. Wysoki Sądzie, profesja lekarza kwalifikowana jest jako zawód zaufania publicznego, o którym mowa jest w artykule 17 Konstytucji Rzeczypospolitej. Wielokrotnie wypowiadał się również na ten temat Sąd Najwyższy, iż osoby wykonujące właśnie takie zawody muszą godzić się na poddanie swojej aktywności krytyce. A natomiast poszanowanie dla wolności słowa oznacza w tym przypadku udzielenie prawa do wyrażania publicznych ocen. Ocena ta przede wszystkim ma mieć charakter subiektywny. Zatem przykładowe słowa pozwanej, które opublikowała tutaj na stronie ocenlekarza.pl, wręcz była dla mnie niemiła, opryskliwa i arogancka. Czyż nie są opinią subiektywną pozwanej? Wyrażone komentarze nie mogą również zawierać fałszywych informacji. Czy zdania męża pozwanej, drugiej pacjentki, która z zaparowaną słyszała przebieg akcji poradowej, nie potwierdzają słów mojej klientki, opinii, jaką umieściła właśnie na stronie internetowej. Mąż pozwanej również tutaj był w trakcie całego przebiegu porodowego. Słyszał włączające się co jakiś czas alarmy, sygnały urządzenia szpitalnego. Były to alarmy KTG, które oznaczały spadki tętna płodu. Na tą okoliczność również jest dowód dołączony z raportu pielęgniarskiego. Mąż pozwany był również przerażony całą tą sytuacją. Żona płakała, krzyczała, błagając o jakąkolwiek interwencję Pobudki, czy też o konsultację z innym lekarzem znajdującym się na oddziale. Także nie mógł uzyskać tu żadnej informacji od Pobudki na temat przebiegu porodu, a także stanie zdrowia żony czy też dziecka. Pobudka tutaj lekceważąco odpowiadała mężowi pozwanej, że nie ma teraz czasu i ona też jest zmęczona. Samo wydarzenie, jakim jest poród, powinien nam się kojarzyć z czymś najpiękniejszym chwilą z swojego życia u kobiety. Niestety moja klientka nie może tego potwierdzić. Znowu jej poród był najgorszymi chwilami w życiu, jakie przeżyła. Główną tutaj właśnie przyczyną była postawa Pobudki, jaką przyjęła w trakcie wykonywania swojego zawodu, swoich obowiązków. Zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów. Artykuł 18 tego kodeksu mówi również, że lekarz nie powinien sprzeciwiać się, aby pacjent mógł zaczerpnąć opinię o stanie zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na żądanie pacjentki powinien umożliwić taką właśnie konsultację, czego Pobudka oczywiście nie chciała zrobić, twierdząc, że ona jest osobą decyzyjną, mówiąc do pozwanej. W konsekwencji czego tutaj sobie przeczy sama sobie, bo w pozwie informuje, iż ciągle konsultowała się z poleceniami starszego dyżurnego.
Niestety córeczka pozwanej urodziła się w stanie niedotlenienia i była reanimowana. Następnie niemal 3 tygodnie spędziła na leczeniu obserwacji w szpitalu, na co też mamy określać dowód z karty informacyjnej z hospitalizacji pozwanej w związku z porodem. Dowiedzenie braku bezprawności działania ciąży na pozwanej. Okolicznościami, które mogą połączyć taką bezprawność, jest działanie na podstawie przepisu prawa, czy też działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że pozwana poczuła się zobowiązana do przedstawienia potencjalnym pacjentkom powódki opinii na jej temat. Dlatego zdecydowała się właśnie opublikować i utrzymać swój komentarz na stronie internetowej www.lekarze.pl. Dowód również z wydruku ze strony internetowej. W tej sytuacji to pozwana poczuła się tutaj, pan jest Wysoki Sądzie, pokrzywdzoną. Ofiarą całej tej zaistniałej sytuacji. Moja klientka wcale nie musi znać żadnych procedur postępowania lekarzy dotyczących prawidłowego przebiegu porodu. Dlatego też martwiąc się o życie swojego dziecka, prowadzący lekarz czy też położna, która przebywała w trakcie tego porodu, powinna poinformować tutaj pozwaną, że wszystko przebiega zgodnie, że tak powiem, z planem i nie ma się niczym martwić. Lekarze, chciałam zaznaczyć, że którzy rejestrują się na tego typu portale, powinni być świadomi, że działania ich są oceniane. Przecież na tym polega idea właśnie tworzenia takich portali z możliwością wymiany opinii między użytkownikami. Na koniec również chciałabym podkreślić, że osoby, które wykonują zawody zaufania publicznego, między innymi właśnie profesja lekarzy, nie mogą powołując się na ochronę czci jako dobra osobistego i żądać od innych milczenia i powstrzymywania się od wyrażania swoich ocen, co też zostało podkreślone w wyroku Sądu Najwyższego z 2013 roku. Dlatego też Wysoki Sądzie wnoszę tutaj o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Dziękuję. No i oddalenie powództwa. Chciałbym się Pani czasu dodać jeszcze porad to, co powiedziała Pani mecenas? Nie, dziękuję. W takim razie sąd uznaje sprawę za dostatecznie wyjaśnioną i zamyka rozprawę. Proszę Państwa o oczekiwanie na korytarzu. Za kilka minut wywołamy na ogłoszenie wyroku. Proszę Państwa, powstanie będzie ogłoszony wyrok. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Okręgowy w Krakowie, pierwszy Wydział Cywilny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu dzisiejszym sprawy z powództwa Judyty Goryl przeciwko Annie Mikołajczak-Mazur o ochronę dóbr osobistych, w punkcie pierwszym powództwo oddala, w punkcie drugim zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 737 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Mogą Państwo spocząć. Proszę o wysłuchanie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia, które sąd przedstawi teraz ustnie. W pozwie pani powódka domagała się zaniechania bezprawnego naruszenia dóbr osobistych poprzez usunięcie wpisu na stronie internetowej ocenlekarza.pl, wpisu umieszczonego, co było okolicznością bezsporną przez panią pozwaną, oraz przeprosi. Powództwo zostało oparte o artykuł 24 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. I tu jest istotny temat, ponieważ ustawodawca przewiduje ochronę dóbr osobistych jedynie przed ich bezprawnym nienaruszeniem, a nie przed naruszeniem jakikolwiek. Przepis, który przed chwilą przytoczyłem, ustanawia fakt faktem domniemanie bezprawności, co oznacza przerzucenie na stronę pozwaną ciężaru dowodowego wykazania, że owo naruszenie bezprawnym nie było. Tak między innymi Sąd Najwyższy w wyroku 5 CSK 482/12. W ocenie sądu w składzie tu obecnym troszeczkę tutaj może niepotrzebnie aktywność dowodowa, zwłaszcza strony powodowej, tak bardzo skupiła się na kwestiach czysto medycznych, podczas gdy postępowanie nie dotyczy błędów sztuce medycznej, a opinia, oczywiście krytyczna, negatywna, opublikowana przez panią pozwaną, jest opinią osoby niefachowej. I tutaj również zachęcam Państwa do lektury orzecznictwa w tym zakresie, gdzie wyraźnie przebija się pogląd, iż trzeba inną miarę przykładać po prostu do wpisów dokonywanych przez laików, do wpisów dokonywanych przez fachowców. Być może gdyby ten wpis był sporządzony przez innego lekarza,
w cudzysłowie konkurenta pani powódki, to rozstrzygnięcie byłoby diametralnie inne. Tymczasem musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim pani powódka ma prawo do wolności wyrażania opinii. O tym prawie traktują akty prawne międzynarodowe, między innymi artykuł 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z roku 50. Oczywiście również traktują o tym akty prawa rodzinnego. Tu wypada powołać artykuł 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania opinii. Oczywiście trzeba od razu zaznaczyć, że nie ma praw absolutnych. Każde prawo gdzieś ulega jakimś ograniczeniom, chociażby ze względu na prawa osób trzecich. Powiedziano kiedyś, że prawa osoby A kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa osoby B. Tutaj natomiast w ocenie sądu w składzie tu obecnym nie doszło jednak do przekroczenia granic swobody wypowiedzi przez panią pozwaną i tym samym do bezprawnego, jak o tym stanowi ustawodawca, naruszenia dóbr osobistych pani powódki. Oczywistym jest, że tego rodzaju wpis na pewno był nieprzyjemny, łączył się z jakimiś negatywnymi przeżyciami po stronie powódki. Tym niemniej w ocenie sądu nie były to przeżycia na tyle negatywne, aby tutaj uzasadniały uwzględnienie roszczenia. Analizując te kwestie czysto medyczne, strona powodowa być może zapomniała o brzmieniu artykułu 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą, prawo do intymności i prywatności. No, sąd przeprowadził tutaj wszystkie wnioskowane przez stronę dowody, oprócz tego jednego dowodu w ocenie sądu zdecydowanie spóźnionego, i jednak z zeznań świadków wyłania się obraz, jakby to powiedzieć, może nie do końca empatycznej postawy pani powódki w stosunku do pani pozwanej. Proszę zwrócić uwagę, że jednak jest to wypowiedź osoby niefachowej, jest to wypowiedź osoby, która nie zna się na procedurach medycznych i jest to ocena, jest to subiektywna ocena zachowania się pani powódki. Trzeba też pamiętać o tym, że o ile dla powódki będącej z zawodu lekarzem, położnikiem, tego typu sytuacja jest pewnie jakąś rutyną, czymś codziennym, o tyle dla pani pozwanej była to pierwsza taka sytuacja w życiu, bardzo niekomfortowa, bardzo dramatyczna i bardzo mocno tę sytuację przeżyła, co znalazło odbicie właśnie w tym wpisie. Proszę wreszcie zwrócić uwagę na to, jaka jest w ogóle nazwa tego portalu. Portal się nazywa ocenlekarza.pl, tak? Nie nazywa się pochwallekarza.pl, w związku z czym należy przypuszczać, że te oceny tam będą różnego rodzaju, pozytywne i negatywne. Tutaj w ocenie sądu ta wypowiedź oczywiście negatywna, przykra na pewno dla powódki, jednak nie naruszyła w sposób bezprawny dóbr osobistych pani powódki w rozumieniu artykułu 24 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Sąd chciał wskazać również, że podobna sprawa była rozstrzygana przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z 18 marca 2015 roku, sygnatura 1 ACA 901/14, gdzie oddalono powództwo faktem, że w tamtym stanie sprawy był to lekarz weterynarii akurat. Tym niemniej sprawa była bardzo podobna. Na portalu internetowym pacjent opisał, że jest to postawa, zacytuję, rzeźnika, a nie lekarza. No jednak jest to jeszcze ostrzejsze i to dużo od tego, co tutaj mamy, z czym mamy do czynienia w sprawie niniejszej. Także konkludując, w tym stanie sprawy, jaki został tutaj naświetlony, powództwo w ocenie sądu należało oddalić, o czym orzeczono w punkcie pierwszej sentencji wyroku. Naturalną konsekwencją jest również orzeczenie o kosztach postępowania i tutaj zgodnie z regułą z artykułu 98 paragraf 1 KPC sąd zasądził od pani przegrywającej sprawę pani powódki na rzecz pani pozwanej zwrot kosztów postępowania. Na te koszty składały się koszty zastępstwa procesowego fachowego pełnomocnika zgodnie z paragrafem 8 ust. 1 punkt 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Jest to w sprawach o ochronę dóbr osobistych kwota 720 zł, do której to należało doliczyć opłatę skarbową pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, czyli łącznie zasądzono 737 zł. Proszę Państwa, tytułem zasadnienia to jest wszystko. Chciałbym oczywiście poinformować, że to orzeczenie jest nieprawomocne i przysługuje od niego apelacja do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Tym niemniej z uwagi na to, że obydwie strony są reprezentowane przez pełnomocników fachowych, sąd odstąpi tutaj od bliższych pouczeń. Myślę, że Państwo tutaj odpowiednio swoich klientów ukierunkujecie w tym stanie rzeczy. Także dziękuję Państwu bardzo za przybycie. To wszystko. Do widzenia.